nastąpiła ta przerwa w jego karierze, tak? Spowodowana wyrokiem, tak? Z tego co wiem. Tak. No i tam po tym, to jak on już wyszedł po tym wyroku, to już nie był ten sam człowiek. To pewnie zupełnie odmieniony człowiek, nie? Także do tego momentu, tam jeszcze jak grał w tym filmie i tak dalej, to on miał niepokonany rekord, nie? On miał niepokonany rekord, bo dobrze się tam zapowiadał. Tak, nie? Było, faktycznie, no. Tak było i mnie to, jak on zaczął być z powrotem popularny w Polsce, to mnie aż dziwiło, że to był właśnie, ja mówię sobie, patrzę przed tą walką z Zimnochem, ja go znam, on był kiedyś znany, nawet jest z Dolnego Śląska. On jest tutaj z mojego rejonu. Blisko ciebie, tak. No. Ja go pamiętam, on był bardzo dobrym prospektem, nie? Ja o nim czytałem w internecie i tak dalej, że to jest Polak, mieszka w Kanadzie, był olimpijczykiem i tam zaczyna zdobywać coraz to lepsze walki i tak dalej, nie? A co się z nim nagle stało i o Jezu, co tam się z nim wydarzyło? To się mu w głowie przewracało. To jest przykre, nie? To jest tu przykre. Więc tam jest, wiesz. I najgorsze jest to, że ma rodzinę i to się odbija na całej rodzinie, nie? Bo to tam jak byłby jeszcze kawalerem, to spoko. Ale mu oczy zaświeciły się, jak powiedziałem o tych walkach na gołe pięści. I on by się dobrze czuł, tak? Tak, nie no, mówi więcej, mów mi więcej o tym temacie, mów więcej. Nie no, powiem szczerze, że dla niego jakakolwiek walka to już jest i granie ze zdrowiem, nie? I to mocno. Myślę, że i tak. Myślę, że tak, bo to tam gdzieś, no ciężko. Nie wiem, czy jakikolwiek lekarz, gdyby go dopuścił do walki. Powiem szczerze, wracając do tematu, tam było takie właśnie, jednak nie doszliśmy do tego, czemu walczył dla Kanady, tak powiedział? Czy nie? No właśnie w wielu tych pytaniach, nie, których tak. Udało mi się to... A nie, znaczy powiedział, że finanse, że... Ale na jakie to macie finanse? Na jakim to macie? No, to znaczy, że co? Ja bo myślę, ja jestem że... tego ciekaw, bo jest zagorzałym patriotą. Tak. Jest zagorzałym patriotą i tak dalej. Nawet można stwierdzić, że takim naprawdę zagorzałym. I tak dalej. I co? I że finanse to co? To nie, to będzie jako Kanada, to tak trochę słabo, co nie? No nie, bo ja lubię takich ludzi konsekwentnych. Skoro kochasz Polskę, jesteś patriotą, trzeba się od A do Z. Czy wiesz, no może... Nie jest moim zdaniem konsekwentny. No i tyle. Może, a może ta konsekwencja, wiesz, przyszła po prostu, jakby był ten etap, kiedy o tym nie myślał, a ona przyszła później, nie? Ta konsekwencja, że doszedł do wniosku, że to był błąd, na przykład, nie wiem, no. Możliwe. Ciężko by było już się to dowiedzieć. Tak. Lat albo coś, no. Może tak, nie? Może i tak. Ale no szkoda chłopa, bo dobry bokser. Ale no nie, nie. To ciężkie. Dobra. Dobra. Au. Dobra, ci, którzy... Dobra, przekażę. Jeszcze koniec, jeszcze nie koniec, jeszcze Bartosz Batra. Czekaj, muszę dodać, bo napisał Artur Binkowski, napisał Mortka, słucham nadal i pozdrawiam, lecz powiedz temu na fali, że rozjebie go. O ja pierdolę, tak chyba nie był fanem którejś z twoich wypowiedzi po prostu. Pozdrawiamy bardzo oczywiście dobrze. Artura, tam nie było tak. Ten, żadnych złych... Nie ma krzywdy, uważaj na siebie tam, no. Nie no dobra, no Artur chyba nie będzie dzwonił, no. I zadzwonił. Dobra mordeczko, ten, ty, dwie sekundy, ja ci tylko ten, nie wiem co robiłeś przez ostatnie fucking tam, ile, 15 minut, pół godziny, od no kiedyśmy się rozłączyli. I czytałem Orł. Przepraszam, ale mordeczko, słuchaj, oficjalnie kurwa mówię do tego pajaca, bo słuchaj, tutaj rozmowa nam się skończyła, spoko. Ja zacząłem się fucking ruszać, ale komputer dalej chodził, nie? Z twoim kanałem. Tak. Internet dalej mi działał i był jakiś ten, ja się zbliżyłem i zacząłem się wsłuchiwać, że po tej naszej rozmowie, którą mieliśmy tam pół godziny temu, ty odebrałeś jakieś telefony. Tam był jakiś tam kurwa gościu,
okej, okay? Polak, przynajmniej mówił po polsku, tak. Na pewno nie orzeł, na pewno mnie nie zna i się tam kurwa ma fucking nie pamiętam, nie przypominam sobie jego specyficznych słów, ale on sobie kurwa tam fucking ten. On głosił to, co kurwa polskojęzyczne media, nie, te gazety kurwa, te wirtualna Polska, nie dużo internetów, ten, to co oni kurwa o mnie opisywali, opisują o mnie na mój temat od kilkunastu lat. Tak? Negatywne takie rzeczy, takie krytykę, nie? Mhm. A czy... Przypominasz sobie? No, to było w twojej rozmowie z nim? Nie, no pamiętam tę rozmowę, tak, tak. No i on tam mnie krytykował, pamiętasz to? A czy krytykował? Myślę, że ten, że... O, nie, przepraszam, ty, ubliżał mi, to jest to słowo, które chciałem użyć. Tak czy nie? Wiesz co, ja tego tak nie odebrałem, Wódka. Ale... No, nie, ja wiem, słuchaj, Wódku, szacunkiem do ciebie, ty jesteś umysłowo, mentalnie ty jesteś zawieszony, bo tam fucking kurwa, fucking ten, rozumiesz, dużo kwestii ze mną tego, dużo informacji i tamto. Także ja ci przypomnę, tak powolutku, dobra? Teraz ja ci przypomnę. Jak ja podeszłem do kurwa do kompa, żeby go zgasić, bo tam fucking ten, twoja stacja dalej fucking leciała, tak. Ale teraz dalej jesteśmy na żywo, nie? Tak, na żywo, dokładnie czas. Tego wsłuchiwałem się i po rozmowie ze mną ty tam odbierałeś jakieś telefony. Tam był jakiś tam gość, jakiś facet. Czy on jest fighterem? Nie, rozmawiał... Muay Thai. Proszę? On jest fighterem Muay Thai. Nie, nas nie obchodzi, kim on był, kim on jest, nas nie obchodzi. Ale on się wypowiadał na mój temat coś takiego, że... To są jego słowa, mniej więcej jego słowa, że tak, on Binkowskim słyszał i że kurwa on wie, nie znając mnie, on wie o mnie, że na mój temat, że co? Że Binkowski kurwa do czasów olimpiady, do czasów jakiś tam ten, wszystko było w porządku, później ta pucha, pucha i to, nie? I zaczął tam mnie krytykować, że według niego kurwa ja tam mam jakieś kurwa umysłowe kurwa, jakieś zdrowotne kurwa problemy życiowe też, dziećmi i tamto i pucha i recydywa. Tak czy nie? Mówił tak? No, kilka z tych rzeczy było poruszonych. Nie wiem teraz, czy wszystkie, ale bardziej to z tą olimpiadą, flagą i tak dalej, nie? Ale poruszał takie negatywne, kurwa, elementy związane z Binkowskim. Tak, ale ja go znam i to nie było takiego braku szacunku, bardziej... On jest takim... Nie, ale ja to wiem, ale Wojtku, mordeczku, rozmawiamy ze sobą jak swój ze swoim, my się rozumiemy. Ja to rozumiem, że on tego nie robił na umyślnie, albo kurwa ten. Ja go fajnie, ja go pozdrawiam, fajnie, że on na ten temat, że ty poruszyłeś tą rozmowę na antenie, że on te słowa wypowiedział, te słowa krytyki, kurwa, nie? Ja nie jestem złoty, ja na pewno jestem biały, nie złoty, ja jestem biały, nie? A to wszystkich naszych skinów,